Szanowni Państwo, powitajmy wielkimi brawami pana Zbigniewa Skowrogę, który przyjechał do nas. Dzień dobry Państwu. Pozwólcie Państwo, że chwilę usiądę, bo żebym nie zszedł tutaj. Witam Państwa serdecznie, dziękuję za tak liczne przybycie. No to oznacza, że o Stonodze słychać również w Radomiu. Tak. Proszę Państwa, króciutko omówię 16 punktów naszego programu, bo postanowiłem, że założymy partię polityczną i z tą partią będziemy chcieli wejść do polskiego parlamentu. Do polskiego parlamentu. Proszę Państwa, w punkcie pierwszym zmiana prawa poprzez zapisanie zakazu pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych w stosunku do osób, które pełniły takie funkcje przed rokiem 90. W punkcie drugim wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątkowej urzędników i funkcjonariuszy publicznych za ich błędy w pracy. W punkcie trzecim zmiana prawa podatkowego z określeniem czasu trwania postępowania kontrolnego, które może trwać do 3 miesięcy w pierwszej instancji i nie dłużej niż 6 miesięcy we wszystkich instancjach skarbowych, wraz z przyjęciem zasady o rozstrzyganiu na korzyść podatnika wszelkich nie dających się usunąć wątpliwości. W punkcie czwartym zmiana prawa podatkowego i wprowadzenie jednej stawki podatku VAT 15% z jednoczesnym zwolnieniem z tego podatku wszystkich artykułów związanych z wychowaniem, wykształceniem dziecka do 16 roku życia oraz usług szkoleniowo-oświatowych w części dotyczących wykonywania tych usług dla dzieci i młodzieży do lat 16. Zwolnienie z podatku VAT leków oraz wszelkich urządzeń rehabilitacyjnych. W punkcie piątym obligatoryjnie wykreślenie osób z bazy BIK posiadających zadłużenie do 500 zł. W szóstym likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i zastąpienie go lokalnymi kasami chorych umiejscowionymi w szpitalach specjalistycznych, szpitalach, przychodniach specjalistycznych właściwych dla miejsca zamieszkania powiązanych z systemem EWUŚ. W punkcie siódmym zrównanie emerytur służb PRL-u obliczonych na podstawie wyliczeń emerytur każdego Polaka. W punkcie ósmym likwidacja ZUS i KRUS, a następne przekazanie środków na prywatne konta emerytalne i wprowadzenie prawa dobrowolnego ubezpieczenia się zamiast dotychczasowego obowiązku nałożonego na pracodawcę. W punkcie dziewiątym zmiana ustawy kodeks karny poprzez podwyższenie kar dla sprawców przestępstw popełnionych w zorganizowanych grupach przestępczych oraz podwyższenie kar za przestępstwo pedofilii od lat 5 do kary dożywocia. W punkcie 10 natychmiastowa likwidacja Straży Miejskiej, kontroli skarbowej i przekazanie ich kompetencji wraz ze środkami finansowymi i technicznymi na rzecz odpowiednio nowo utworzonych departamentów policji. W punkcie 11 likwidacja jakichkolwiek zezwoleń i koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej za wyjątkiem obrotu bronią, lekami oraz usługami medycznymi. W punkcie 12 zmiana przepisów ustawy kodeks karny poprzez obligatoryjne warunkowe umarzanie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa posiadania niewielkiej ilości narkotyków miękkich i ich zażywania ze szczególnym uwzględnieniem sprawców, którzy w chwili popełnienia czynu nie ukończyli 21 roku życia, a jego popełnienie było pierwszym naruszeniem prawa z okresem próby do roku. W punkcie 13 zwolnienie z podatku dochodowego oraz dla osób rozpoczynających pierwszą działalność gospodarczą oraz przez osoby fizyczne, studentów oraz młode małżeństwa, związki partnerskie na okres 2 lat od daty rozpoczęcia działalności lub zawarcia związku małżeńskiego czy partnerskiego. W punkcie 14 zmiana prawa podatkowego poprzez nałożenie obowiązku odprowadzenia podatku CIT przez sieci handlowe i korporacje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W punkcie 15 zmiana prawa podatkowego poprzez szereg ulg podatkowych w stosunku do podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników powyżej 45 roku życia, niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz rolników ze zlikwidowanych gospodarstw rolnych, a także osób zwolnionych w trybie zwolnień grupowych ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników kopalń węgla kamiennego. W punkcie 16 ustanowienie zakazu korzystania wszelkich instytucji rządowych z reklam i ogłoszeń w mediach komercyjnych i zastąpienie tej praktyki narodowym portalem informacyjnym. Niewiele taka wyliczanka Państwu pewnie mówi, no bo jeśli ktoś mówi o dekomunizacji, no to tej dekomunizacji w Polsce mówimy od 26 lat. Nikt się za to w istocie dotąd nie wziął. No a nam się wydaje, że po co, jaka dekomunizacja? Przecież komuny w Polsce już nie ma.
ludzie tamtego systemu nie mają żadnego wpływu na nasze życie. Tak, proszę Państwa, nie jest. I tak nie jest, a namacalnym dowodem na to jest chociażby sytuacja wielkich przedsiębiorstw w samym Radomiu. Nie kto inny, to komuniści zabrali Wam tutaj miejsca pracy, to oni rozgrabili najistotniejsze zakłady, które tutaj w tym mieście i blisko niego się znajdowały. Kto dzisiaj jest właścicielem Agencji Ochrony? SBEK. Kto jest właścicielem prywatnego szpitala? SBEK. Kto jest właścicielem firmy, która robi największe, realizuje największe kontrakty rządowe? SBEK. I nie trzeba wyobrażać sobie, że stonoga tutaj sieje demagogię albo populizm. To wystarczy wejść w ogólnodostępne KRS-y, które macie w internecie, wejść w zarządy i popatrzeć na PESEL-e, a później skopiować te PESEL-e, wpisać www.ipn, wpisać PESEL, imię, nazwisko i trzeba długo myszką kręcić, żeby się okazało, że tego człowieka nie ma w aktach IPN-u. Dekomunizacja to punkt wejścia do czegokolwiek normalnego w Polsce. Ci ludzie nie pozwolą się nam rozwinąć, ci ludzie będą, tak jak dzieje się to do chwili obecnej, blokowali rozwój zwykłego, szarego Polaka. I to jest marzenie stonogi. Wyrzucić z polskiego życia publicznego czerwone mordy. Wyrzucić raz na zawsze. Ktoś powie, facet, przecież to co, jeśli nawet by ci się udało, nawet jeśli gdybyś miał większość parlamentarną, to to niezgodne z konstytucją. Tak pewnie i państwo, część z państwa tutaj uważa, ale tego rodzaju rzekomej niezgodności z konstytucją mamy już dzisiaj wprowadzone w życie. To jest na przykład wykreślenie z KRS-ów osób karanych za jakiekolwiek przestępstwa. Można być stuprocentowym udziałowcem we własnej spółce prawa handlowego i nie móc zasiadać w jej zarządzie z uwagi na uprzednią karalność. Z punktu widzenia konstytucji to prawo zdaje się być niezgodne z tą konstytucją, a mimo to wprowadzono je w życie i ono funkcjonuje. Więc wyzbyć się komunistów z polskiej przestrzeni publicznej, pozbyć się ich również ze spółek prawa handlowego, to jest naprawdę, proszę Państwa, tak jakby cudowny lek podać na kiłę. Nagle ta kiła przestanie komunistyczna siać po organizmie społecznym w Polsce i zaczniemy mieć szansę minimalną na powrót do startu, dopiero na powrót do startu, do możliwości rozwoju w tym kraju. Przed chwilką czytałem Państwu taki punkt: wprowadzenie odpowiedzialności osobistej i majątkowej, jeśli chodzi o urzędników państwowych. No nie może być tak, że czy to prokurator w postępowaniu karnym, czy sędzia w postępowaniu karnym, rodzinnym, czy wreszcie urzędnik Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Skarbowego, wszczyna postępowanie jakieś tam wobec nas. Ono trwa wiele, wiele, wiele lat, po czym okazuje się, że jednak było chybione, że ustalenia tego postępowania były chybione. No i po latach albo ludzie wychodzą na wolność z więzień, siedząc nieraz za jakieś poważne przestępstwa wiele lat, albo okazuje się, że firmę, którą już zdążył syndyk sprzedać, zlicytować, jednak nie było ku temu podstaw, że to wszystko nieprawda. No i co taki człowiek zastaje? No taki człowiek zazwyczaj, to on nie ma siły, a czasami chęci nawet oddychać już. A co dopiero dochodzić naruszonych praw, wolności, nie mówiąc już o majątku. Tacy ludzie zostają sami sobie. Oni są marginalizowani, wypadają ze społeczeństwa i w sumie nie daje się im szansy na powrót. Tak jeden facet z Lublina kilka lat temu biegał z różnymi preciozami po Sejmie, różne rzeczy pokazywał przed kamerami i naobiecywał ludziom młodym, że będzie można legalnie w Polsce ćpać. Ja uważam osobiście, że temat marihuany nie jest istotnym problemem społecznym w Polsce. To jest wynoszony temat przez frakcje, które są tym zainteresowane. Niemniej jednak w tej chwili w Polsce jesteśmy fabryką przestępców. No bo jeśli dzieciak 16, 18, 20 lat idzie sobie z tą marychą i gdzieś tam zapali, no to on z dnia na dzień staje się przestępcą, wpada w tryb postępowania karnego,
który ma dobre pochodzenie, pieniądze albo tatuś z SLD, to nie idzie siedzieć, ale zwykły chłopaczyna jakiś tam za te trzy buchy tej marychy, za odrobinę tej frajdy, tej jego rozumianej wolności, trafia do więzienia. I to nie jest koniec jego dramatu, tylko początek. Bo taki człowiek przy rozwijającym się prawie europejskim już nigdy nie będzie mógł zafunkcjonować w polskim społeczeństwie, już nigdy nie będzie mógł podjąć dobrej pracy, bo dziś wiemy, że na dzień dobry co chcemy? Chcemy zaświadczenia o niekaralności. I takie dziecko na początku, na progu życia jest wyeliminowane z życia. Ono nie ma prawa funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego ten postulat programowy, owszem, nie bezprawie, ale łapie cię pierwszy raz policja z tą twoją marychą, przechodzisz procedurę, bo cię muszą na chwilę, na dzień, dwa zamknąć, postawić zarzuty, no ale już wiesz, czym to grozi. Dotkniesz tego syfu, tej izby zatrzymań, czy tego dwudniowego aresztu, masz rok próby obligatoryjnej, już wiesz, jak to jest. Jak się jeszcze raz odważysz, to musisz się liczyć również z tym, że to pierwotne postępowanie z urzędu zostanie podjęte. Ale nie, że my naszą młodzież wskazujemy od razu na niebyt. I co? No jaki to ma cel? Żeby od razu taki 18-latek pakował się i wyjeżdżał gdzieś tam do Anglii czy Irlandii? No bo tym się to kończy. Ktoś z Państwa powie, Stonoga, opowiadasz pierdoły, 500 zł w biku. Nie chcę, żeby ludzie byli porejestrowani. A to jest ta sama sytuacja, co z tą marychą. Małolat co tam wymyśli, że chce komórkę iPhone'a, na którą go nie stać. Nie zapłaci kilku kolejnych tych rachunków i on wpada do biku. Jak wpada do biku i wyjdzie z tej matni dzieciaka, no to już ma 21 lat, chce normalnej pracy, chce dostać kartę kredytową, bo wszyscy, może nie wszyscy, ale większość z nas żyje od debetu do debetu, bo w takim żyjemy chorym państwie, gdzie bez tego debetu ten bilans rodzinny, bilans domu by się po prostu nie zapiął. Już nie mówię o bilansie, o płynności rodziny, o płynności budżetu rodziny. No i co taki dzieciak robi wpisany do biku za 200, 300, 500 zł? No on kredytu nie dostanie, nie? No to dawaj Krzysiu, polatam ci z narkotykami tu po osiedlu. Zarobię sobie. I tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie proste, bo zazwyczaj ten człowiek pozbawiony tego narzędzia finansowego jeszcze nie popełnia przestępstwa. Skierowany już jest, co prawda, na drogę szarej strefy, idzie sobie i bierze na początku prowidentę, nie? Później zgodnie z prawem i umową 3 razy w tygodniu odwiedza go pan. Dzień dobry, kulturalny Grzesiu, jestem, przyszedłem po ratę. Ma pan na ratę? I to tak wygląda. I w którymś momencie zaszczuty taki młody człowiek, który wie, że on jest prawie już nikim, nie? No idzie i z szarej strefy wpada w strefę i w sferę przestępczości. No i znowu, co wy uważacie, że na tym nikomu nie zależy? Oczywiście, że zależy. Bo komu w takim sądzie w Radomiu czy Warszawie ma robotę sędzia, bo go skaże? Klawisz w pudle ma robotę, bo go musi otwierać i zamykać cele. Kurator, jeśli ma szczęście i do pudła nie trafi, ma pracę. I ten kołchoz dalej trwa. I wszyscy na tym zarabiają. A najbardziej ci, którzy w Polsce tę mafię stanowią, a to są nasi rządzący. Co wy jesteście dziećmi i uważacie, że jakieś grupy zorganizowane przestępcze, narkotykowe czy nienarkotykowe w Polsce, jakieś Pruszkowy czy Wołominy, to sobie działają bez ich zgody? Że oni się z nimi nie działkują? Ile tego wyszło? Te wszystkie piwnikowe, śmietniki sądowe i to wszystko. Ile tego wyszło? Tylko, że nie ma w nas na tyle tej odwagi, by o tym mówić, bo dziennikarzy kilku się odważyło pokazać nam namiastkę tego, jakie dzielą tą mafię sejmową, jakie łączą relacje z różnymi znanymi, tak zwanymi wielkimi ludźmi polskiej przestępczości. Więc to jest bardzo ważne, bo my się dziwimy, nawet widzę po tym swoim środowisku. Zbyszek, co ty robisz, tych małolatów, co biegają i krzyczą, nie lubię policji, bo mówiłem, że nie będę przeklinał już, nie? Nie lubię policji i ty ich promujesz. No ale słuchajcie, popatrzcie na to sprawiedliwie, uczciwie. No taki dzieciak ma na początku 16, po drodze 17, 18 lat. I taki policjant go łapie na przystanku, ręce do majtek, bo tak to wygląda. Co ty tam masz? No wiadomo, co tam mam, nie? Ale on szuka tych narkotyków, tego wszystkiego. Znaczy nie zawsze wiadomo, w przypadku Grodzkiej to kto wie. I
I to dziecko od początku, ten młody człowiek, on jest nauczony tej pogardy. Pogardy dla jego wieku. Czyli jak mam, jak nie mam 30 czy 25 lat, mam 17, 16, 19, to ja w sumie nie mam praw obywatelskich. To ja nie mam godności, nie mam prawa do godności. Bo ten policjant ze mną robi co chce. A dlaczego ten policjant robi co chce? Przecież nikt w policji na służbę nie idzie mordować ludzi. Nie idzie ich rozbierać, nie idzie ich upokarzać. Nikt w zespole reanimacyjnym karetki pogotowia nie idzie skór sprzedawać. No ale jak ten policjant, który czasami ma 2 lata służby, a czasami 22, stanie na odprawie, jak mu naczelnik sypnie tekst, a ja znam te teksty z odpraw, bo mi o tym policjanci opowiadają, to on nie ma wyjścia. On idzie na ulicę i musi wrócić z określoną ilością mandatów i wniosków do sądu. On nie ma wyjścia, on też ma rodzinę. On też czuje zimno, ciepło, głód, smutek. I tak oto cały ten system, nasz system nie funkcjonuje. On nie funkcjonuje, bo on jest wymierzony przeciwko człowiekowi. My powinniśmy żyć w państwie, które się nami opiekuje od momentu narodzin poprzez nauczanie, a skończywszy na naszej śmierci. A to wiecie, jak u nas jest. 4 dychy skończysz, to lepiej byś się sam zakopał, bo to najtaniej byłoby. Dożyliśmy czasu, że ludzie starsi ludzie nie mają prawa tutaj żyć. Zrównanie emerytur esbeckich z naszymi zwykłymi emeryturami. No jak to możliwe? Proszę Państwa, to PR-owo jest złe, co powiem. No ale czasami lubię rano zjeść sobie śniadanie w dobrej knajpie. Babcia z dziadkiem idą z jakimś wózkiem gdzieś tam poszukać znowu na targu czegoś taniego do jedzenia. A te esbeckie mordy siedzą w Sheratonie, czy Bristolu, czy Mariocie i żrą te śniadania za 300 zł, bo ich stać. Oni do nas strzelali, oni nas zamykali i wysyłali na Sybir. Oni nas zamykali w polskich więzieniach. Później się z Michnikiem w Magdalence całowali. Później otwierali gazety wyborcze. I oni mogą, nie? A wy, motłochu, coś się chcieli. Co ty chcesz, chłopie, z Radomia? Ty z Radomia jesteś. Nie masz prawa żyć i partycypować w świecie polskiej polityki. Bo jesteś chłopem ze wsi. Co ten skonoga chce? Dyzma. A kto to był Dyzma? Człowiek znikąd, ze wsi gdzieś tam, nie? Czyli co? Nie ma prawa. Jak nie jesteś z dobrej esbeckiej rodziny, jak nie jesteś z porządnego, konfidenckiego domu, to ty nie masz prawa w tym państwie funkcjonować, nie? Tak to mniej więcej, proszę Państwa, wygląda. Co to znaczy likwidacja KRUS-u, ZUS-u czy NFZ-u? A to znaczy nie grzebanina przy finansach publicznych, tylko pozbycie się zbytecznej administracji. Przecież administrowanie pieniędzmi, które... Pieniędzmi w ZUS-ie, nie? Idiota. Administrowanie subkontami wirtualnymi w ZUS-ie i NFZ-cie to jest 63% kosztów stałych. No to po co nam to? Przecież to nie trzeba być wybitnym ekonomistą, żeby sobie przypisać swoje konto do szpitala specjalistycznego, przychodni specjalistycznej w takim Radomiu i to by Radomiu, Opolu, Częstowie, gdziekolwiek. I to by funkcjonowało. A po co powiązanie z EWS-iem? No bo nie każdy w tym Radomiu na stałe przebywa. Jedziesz sobie do Anglii, Niemiec, masz przy sobie plastikową kartę ze swoim subkontem i nią najzwyklej w świecie płacisz. Co prawda w Polsce, jakbyśmy przetarg na te elektroniczne usługi ogłosili, to brat Kulczyk by się zgłosił, bo to jedyny wszechmogący w Polsce, ale mogą to zrobić studenci Politechniki Wrocławskiej, którzy taki program od wielu, wielu lat już stworzyli w ramach pracy swojej i go udoskonalają. Na to przyzwolenia nie ma. Proszę Państwa, ostatni z tych czytanych przeze mnie punktów, ja omawiam to wszystko pobieżnie, bo zaraz będę chciał wejść z Państwem w dyskusję. Ustanowienie zakazu korzystania wszelkich instytucji rządowych z reklam i ogłoszeń w mediach komercyjnych. Zastąpienie tej praktyki narodowym portalem informacyjnym. Macie komórki przy sobie, nie? To wejdźcie sobie nawet teraz, proszę Państwa, i zobaczcie, ile rząd Rzeczypospolitej Polskiej dał pieniędzy w roku 2014 w Gazecie Wyborczej i Rzeczypospolitej. Ojciec Adam Michnik, mój przyjaciel, kochany, dostał jedyne 61 milionów, a Rzeczpospolita, cała grupa rzepy 59.
No co on ma pisać o Tusku, nie? No kocham brata Donalda, nie? Elfia Kopaczowa the best. Nie było lepszej premier. Żelazna dama. Taka żelazna, że jakiś Hamek z Konoga żony przewrócił. To, proszę Państwa, tak po skrócie, jeśli chodzi o ten nasz program. Bardzo zależy mi na tym, żeby tę procedurę dekomunizacji w Polsce przeprowadzić. Bo jeśli udałoby się te czerwone ryje pognać naprawdę z naszego życia publicznego, politycznego, to ta Polska jak niepodlewany kwiatek, który jeszcze nie zdechł, zaczęłaby wzrastać, zielenić się, wierzcie mi. To może zbyt pobieżnie brzmi, ale to tak mniej więcej wygląda. I duża praca przed nami. Ja nie wiem, czy uda mi się wejść do parlamentu, czy nie, ale wyobrażacie sobie stanowę w parlamencie? Nie? Mieliby kłopot tam, cholera. W podsłuchy w sobie to nic, oni by mieli wszędzie podsłuchy tam pozakładane i kamery. Także bardzo proszę, nie chcę Państwa zanudzać, bo to spotkanie jest takie bardziej organizacyjno-poznawcze. Nie chcę Państwa zanudzać tymi takimi sensu stricto politycznymi kwestiami programowymi, a wolałbym wejść z Państwem w dyskusję. Proszę o wszystkie pytania, na każde odpowiem. Szczególnie prosiłbym, jakbyście mogli mnie merytorycznie przyatakować o te służby, bo wiecie, ja też chciałbym Państwu wyjaśnić, że no kwestia wypowiedzi takiego autorytetu dla znaczącej części młodzieży, pana profesora Stanisława Michalkiewicza. Oczywiście do mnie dociera to, że ten człowiek powiedział li tylko, że Stonoga przypomina mu takiego kolegę za czasów komuny Rybickiego, jeśli się nie mylę, bo ten Rybicki też przychodził na spotkania, wygłaszał takie płomienne mowy, a później okazało się, że to konfident. No ale jak człowiek z jego doświadczeniem przede wszystkim życiowym, dorobkiem i przeszłością może porównać bez cienia dowodu poszlaki mnie do jakiegoś konfidenta, który funkcjonował w tamtych latach, proszę Państwa. W stanie wojennym, jak trochę staro wygląda, bo mnie zniszczyły te komuchy, ale w stanie wojennym to ja miałem 7 lat, a jak się system zmieniał w 15. Więc współpracować, wiecie, gdzie mogłem, w piaskownicy. Żeśmy w Ozimku piasek przesypywali na lewą stronę piaskownicy zamiast na prawą. Proszę bardzo, proszę o pytania. Proszę. Czy nie lepiej było zlikwidować ten podatek całkowicie? Bo to jest budżetu realne, obsługiwane sobie 3% urzędników, więc nie lepiej go po prostu całkowicie zlikwidować. I wprowadzić podatek obrotowy. Proszę pana, postulaty programowe zaprezentowane dzisiaj, odczytane dzisiaj, które będziemy, mam nadzieję, omawiali, to i tak marzenia Stonogi. Więc dotykanie w ramach tego również podatku CIT jest, myślę, zbyteczne, dlatego że gdyby się udało przepchnąć przepisy dotyczące obowiązku odprowadzania podatku CIT przez korporacje, które funkcjonują na terenie Polski, czyli które biorą udział w obrocie gospodarczym na terenie Rzeczypospolitej, no to nasz Skarb Państwa, myślę, dostałby ogromny zastrzyk finansowy. Jeśli ktoś powie, facet jak to chce zmienić 22-23% podatku VAT na 15%, no to podobna sytuacja. Szara strefa funkcjonuje tylko wyłącznie dlatego, że jej się to opłaci. Większość z nas, którzy prowadzą jakiś większy biznes wcześniej czy później, będzie miała albo już miała ofertę zakupów, kosztów tak zwanych. I ta szara strefa chce za to 50% zazwyczaj. Więc jeśli by ten podatek VAT obniżyć, to ta szara strefa by, mam nadzieję, znikła, a w to miejsce... O, fajnie. A w to miejsce ten, mimo wszystko ten przychód Skarbu Państwa byłby dużo, dużo wyższy. Czy podatek się znieść? No, nie do końca jestem o tym przekonany. Ten podatek obrotowy, o którym mowa, nawet gdyby on wynosił 1%, mógłby naszą gospodarkę dość poważnie schłodzić. To już tak subiektywnie oceniam, ale tak mi się wydaje. Bardzo proszę. To jest jeszcze czeszcze. Proszę Państwa, ja jedno zdanie chciałem a propos podatków ZUS-u.
Wiem, że minimalne wynagrodzenie w kraju, które jest ustalone i uregulowane w kodeksie pracy, jest nazywane wynagrodzeniem, które Polakowi pozwala godnie żyć. I od tego wynagrodzenia liczone są składki emerytalne, rentowe. Jeśli chodzi o przedsiębiorcę, to przedsiębiorca musi płacić składki od 60% przeciętnego wynagrodzenia w kraju, czyli w zasadzie narzuca mu się i to wynagrodzenie jest wyższe, czyli składki są wyższe. I teraz, panie Zbyszku, pan mówił tutaj, że to są marzenia. Oczywiście marzenia, które należy realizować, natomiast ja zastanawiam się, czy dla osób, którym skończyła się ulga, dla takich mikroprzedsiębiorstw, jednoosobowych firm, nie wprowadzić coś takiego, co byłoby dobrowolnym wyborem podstawy oskładkowania. Czyli po prostu taka osoba wybiera, że chce płacić od minimalnego wynagrodzenia składki, a nie od 60% przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Ja się dziwię, że nikt na to nie wpadł, natomiast wynagrodzenie minimalne obowiązuje, od tego się odprowadza składki i nikt nie protestuje, że ta emerytura w przyszłości będzie za niska. Natomiast przedsiębiorcy po 2 latach zamykają firmę i tak jak pan mówił, pakują się te młode osoby, którym się nie udało i wyjeżdżają z tego kraju. Dziękuję. To wie pan, po 2 latach to pan tak dość odważnie poszedł, bo zazwyczaj ktoś, kto otwiera w Polsce firmę, to po 4 miesiące ją zamyka. Bo tak to wygląda i to między innymi z tych powodów, które pan był łaskaw wskazać. Natomiast ja mówię o dobrowolności składek, bo większą dzisiaj część naszej składki to jest składka w części zdrowotnej, prawda? I możliwość dobrowolnego płacenia lub niepłacenia tego, niech ta emerytalna będzie przymusowa, bo mamy system, którego nie da się z dnia na dzień od tak zmienić. Ale jeśli ja chcę płacić i być leczony w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, to płacę. Jeśli stać mnie na LuxMed, szef LuxMedu, zobaczcie w KRS, też zielony nie jest, ani czarny, czerwony. To idę tam się leczę, bo tam uważam, że mnie lepiej wyleczą, szybciej wyleczą, bo to prawda, bo jest łatwa bo jest dużo łatwiej dostępna. Dostępne to leczenie, rehabilitacja czy jakiś zabieg. Natomiast no my w Polsce mamy za dużo ukrytych podatków i mówimy o nas demokratyczne państwo prawa, a my nie jesteśmy demokratycznym państwem prawa. My jesteśmy państwem anarchistycznym, przy czym ta anarchia jest wobec nas stosowana naprawdę przez ludzi tamtego czasu i to nie jest choroba stonoga, nie jest kuzyny Macierewicza, to nie jest jakaś choroba urojenia, tylko jeśli weźmiecie sobie jakikolwiek aspekt życia publicznego i prześledzicie go, jaki wpływ na ten aspekt ma to, że w danej instytucji, czy to rządowej, czy samorządowej, pracuje człowiek związany z tamtym układem, to te wnioski, one się same nasuwają. I dopóki tych ludzi nie usuniemy, nie będziemy w stanie niczego zrobić. No zobaczcie na cokolwiek, no, jak funkcjonuje PZPN, a contrario piłka nożna w Polsce. Jak funkcjonują jakiekolwiek dyscypliny sportowe, a contrario te różne związki, które mamy, tak, sportowe. No przecież to nic nie funkcjonuje. Oni sobie robią zjazdy gdzieś tam na Haiti czy gdzieś jeszcze. Rodziny z tego korzystają, a zwykły człowiek nie ma szans. No idźcie dzisiaj ktokolwiek sobie przeleczy się kanałowo, stomatologicznie z NFZ-u. No. To łatwiej już od razu szczękę zamówić sztuczną. To szybciej się doczekamy, bo to za 20 lat będzie. Nie? Także to są, wie pan, no, rzeczy, które wprowadzenie tego mojego programu, tych postulatów programowych, wprowadzenie tego w życie naprawdę w sposób istotny zmieniłoby wygląd naszego kraju. Musicie zechcieć przyjąć to do wiadomości, że bez dekomunizacji, od Kryśki w teatrze, która sprząta, przez Baśkę, która jest dyrektorem teatru, poprzez uczelnie wyższe. Kto wykłada na naszych uczelniach? No kto wykłada na tych uczelniach? A kto jest młody? Ilu ludzi jest blokowanych? Bo to nie jest tak, że Stonoga przyszedł wam na opowiadę, że policja i wszystko w koło to źle. Ilu ludzi przyzwoitych w policji, w systemie wymiaru sprawiedliwości, wśród tych kuratorów, wśród tych sędziów, wśród urzędnika w Wydziale Komunikacji, pośród urzędników, nie wiem, jakiejś geodezji. Przecież tych ludzi jest opór, ich jest znakomita większość, ale nie są w stanie podjąć tej, w cudzysłowie, walki, no bo każdy ma rodzinę, każdy chce żyć, każdy chce dostać pensję, a nie zostać wywalony z dnia na dzień z pracy. No i ilu policjantów już jest przyzwoitych? Państwo pewnie mnie oceniacie, czy ocenialiście
w pewnym sensie po tym policjancie, który tam został wyrzucony za bramę. Proszę Państwa, to nie była taka prosta, idiotyczna rzecz. Po tym, co mnie spotkało, kiedy w roku 2006 zostałem uwolniony, no bo przecież ja w pewnym sensie służyłem temu państwu, windykując dłużników Koloseum, bo to nie była prywatna windykacja, tylko te pieniądze wpływały do budżetu państwa, bo Skarb Państwa za działalność operacyjną Józefa Jędrucha gwarantował, a tych pieniędzy trochę ściągnąłem. Nie za dużo, 171 milionów przez 2 miesiące. Nie? I tu profilaktycznie postanowiono Stonogę zniszczyć, zabić. No bo to był moment, kiedy się pojawiłem przy świętej pamięci Andrzeju Leperze i ktoś wyszedł z założenia takiego, co to będzie, jak Stonoga pokaże te dokumenty, a ten wariat Leper wyjdzie z nimi na trybunę sejmową. Przecież nas zjedzą. A to były dokumenty, z którymi się nie dało dyskutować, bo to były odcinki zrealizowanych czeków gotówkowych. No to jak dyskutować w sytuacji, kiedy tam jest pański podpis, pański numer i seria dowodu osobistego i kod 80, czyli fizyczne wypłacenie pieniędzy z okienka bankowego, tak? I kiedy wyszedłem, proszę Państwa, to z moimi kumplami, adwokatami otworzyliśmy w Warszawie taką kancelarię adwokacką, której różnymi rzeczami się zajmujemy. Jest to spółka prawa handlowego. No i między innymi powołaliśmy taki pion bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonariuszom służb mundurowych. No bo ten policjant, strażnik miejski, celnik i tak dalej, wielokrotnie też jest tak, że nam służy, że chroni naszych interesów, że chroni naszej własności, ale wystarczy, że prostytutka z Rumunii pomówi go, że jakąś tam wziął łapówkę i on jest holowany rano jak ten dzieciak od tych narkotyków. Ja z tymi policjantami, z tymi strażnikami miejskimi, celnikami, proszę Państwa, to się na ławkach sądowych czasami wyleżałem całe weekendy, bo ich się pobiera byle jak z domu albo po odprawie prosto gdzieś tam na służbie i oni lecą byle jak do sądów na wnioski aresztowe. Ja powołałem, proszę Państwa, taki pion, który się tymi ludźmi również zajmował bezpłatnie. Chodzi o tą pierwszą pomoc prawną, czyli te magiczne 72 godziny, kiedy ktoś zostaje zatrzymany, doprowadzony na środek zapobiegawczy, ten krótki wycinek postępowania karnego. I ja, proszę Państwa, w 2014 roku, to jest legitymacja wydana przez organ uprawniony, ja w 2014 roku miałem 67 uniewinnień w Polsce, policjantów i innych funkcjonariuszy służb mundurowych, 14 przywróceń do pracy. No i wchodzi mi do jednej z oddziałów firmy policjant. Ja myślałem, że to któryś z chłopaków z ruchu drogowego przyjechał na przerwę, na kawę. I wchodzi, wjeżdża samochodem, ma włączone sygnalizację świetną, dźwiękową. Ja podchodzę uśmiechnięty, myślę, że któryś ze znajomych. Mówię, pan wyłączy te sygnały, bo tu autami się handluje, obciach pan robi. Mówi, pocałuj mnie, pip. No i wtedy dopiero wyjmuję telefon i mówię, chamie tam, idź, zabranę. Także to nie było takie, że wielkich jakiś stonoga policjanta zrugał, bo jest stonoga, bo... No ale media pokazały, jak pokazały. Dostał jobów za to, że nie potrafił się zachować. Jeśli to byłby policjant, czy jakaś tam pani w sądzie ostatnio też pozdrowienia dostała ode mnie i tak dalej. Także, proszę Państwa, tak to mniej więcej wygląda. Proszę bardzo, proszę o pytania. Proszę. Ja jeszcze odnośnie tego podatku tyletniego, czy nam się po prostu nie zrobi taka luka, którą ludzie będą wykorzystywać, czyli po 2 latach tych ulg po prostu firma zostanie przepisana na kogoś młodszego, który po prostu znowu zaczyna i będzie taka sytuacja, jak mamy z supermarketami naszymi ukochanymi, że po prostu tam jest właściciel zmieniany i dalej nie płacić podatku. Niepoważna odpowiedź jest taka, że lepiej, żeby to robili Polacy niż Żydzi z marketami, a poważna odpowiedź jest taka, proszę Pana, że te pierwsze 2 lata Skarb Państwa z tego tytułu osiąga tak niskie przychody, bo te firmy nie przeżywają, a zatem w istocie nie są podatnikami, że warto, żeby tym młodym ludziom tę drogę otworzyć. Nie do końca jest możliwe to, o czym Pan mówi, a to dlatego, że no związek partnerski, małżeński w życiu można zawrzeć tylko raz. No, jeśli chodzi o prawo cywilne, to wielokrotnie. Ale jeśli jest nowy związek, to dlaczego nie? Nie sądzę, żeby co 2 lata ktoś robił rozwód i wie Pan, i zawierał nowy związek małżeński. Zaś jeśli chodzi, no mamy do czynienia z osobą, proszę wybaczyć, z PESEL-em. Jeśli ten PESEL ma jedną działalność gospodarczą,
A pan mówi na brata, no jeśli brat spełnia wymogi ustawowe, no to jest młodym człowiekiem, no do 21 roku życia, no to znowu czy studentem startuje, ale tylko raz. Więc to ryzyko, które pan wskazuje, zdaje się być logicznie wyprowadzone przez pana wnioskiem, ale ono nie istnieje w swojej istocie. A to z jednej strony od strony gospodarczej, a z drugiej, no każdy ma do tego prawo, więc czy to zrobi 5 moich braci, czy 10, mamy do tego prawo. Także to jest odpowiedź na pańskie pytanie. Bardzo proszę. Nie wiem, czy nie obawia się pan, że będą problemy z rejestracją partii? No, sądy mamy, jakie mamy. Wie pan, że oni potrafią rzucać głowy pod nogi, mając perspektywę niedalekich przyszłych wyborów. Czy pan da radę zarejestrować? Proszę pana, no ja jestem stonoga, więc jak nie zarejestrują partii, to będzie komitet wyborczy wyborców Zbigniewa Stonowi. I pójdziemy w komitecie wtedy, jeśli partii nie zarejestrują. Sytuacja prawna jest bardzo podobna, może trochę ciężej zbierać środki, ale wie pan, ja się uczyłem od ojca Rydzyka i WSI mnie uczyli, to tam jakoś te środki zbiorę, jakoś je zbiorę. Bardzo proszę. Ja przez 5 lat zajmowałem się środkami Unii Europejskiej, miałem z tym kontakt i wiem, że wiele instytucji kontrolnych po prostu część tych firm zniszczyła. Oni te środki musieli oddać. Tak naprawdę nie wiemy, ile środków unijnych zostało zwrócone do Brukseli, bo przecież wiemy, że były takie przypadki. Moje stowarzyszenie, bo jestem, proszę państwa, prezesem Stowarzyszenia Szybowieckie Forum Gospodarcze, było kontrolowane przez nasz kochany urząd marszałkowski województwa mazowieckiego przez ponad 7 miesięcy. Ostatecznie sprawa została skierowana do prokuratury. Prokuratura odłożyła postępowanie ze względu na brak znamoczynu zabronionego. Pan marszałek Stróżyk skierował zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Pan rzecznik dyscypliny finansów publicznych główny, pan Wiesław Szczuka, umorzył postępowanie ze względu na brak znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Moja batalia trwała z Urzędem Marszałkowskim przez 2,5 roku. Było szereg skarg do Komisji Europejskiej, do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i jeszcze innych instytucji. Pan marszałek zwrócił się do Stowarzyszenia Środowiskie Forum Gospodarcze o zwrot źle wydatkowanych funduszy 2 100 000 zł. Nie dostał tych środków, a oprócz tego musiał jeszcze 1 000 000 wypłacić. Następnie pan marszałek, jak już sprawa została wyjaśniona, pieniądze wypłacił, uznał, że 180 000 zł zostało źle wydatkowane, skierował przeciwko stowarzyszeniu sprawę do sądu. Zajmował się tym Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, który w pierwszej instancji uznał, że stowarzyszenie źle wydatkowało fundusze i zostało zmuszone do jego zwrotu. Odwołaliśmy się, sam osobiście napisałem apelację do sądu apelacyjnego i w dniu 2 czerwca 2015 roku sąd uchylił wyrok sądu pierwszej instancji, oddalił pozew Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych. Proszę państwa, przez 8 lat zajmowaliśmy się, organizacja pozarządowa, walką z urzędnikami. Przepraszam, ludzie się zaczynają wiercić. Proszę tak, wybaczyć. Tak to proszę pana, to jest bardzo istotna wiedza, natomiast ona na takie spotkanie nie do końca się nadaje, dlatego że to trzeba byłoby wysłuchać referatu, merytorycznego referatu. Ja natomiast nie chciałbym a priori, wie pan, podpinać się i przytakiwać albo zaprzeczać, bo nie znam tej problematyki. Także, ale temat bardzo, bardzo istotny, który pan poruszył. Bardzo proszę. No w Radomiu musi być tak jakoś żywiej. Panowie tam w stół, jakieś pytania? Proszę bardzo. A jakie jest podejście do Unii Europejskiej, bym chciał się dowiedzieć? To. Ponieważ słyszałem w Brukseli, ostatnio byłem europosłem z Radomia, pochwalił się, że prawdopodobnie jeżeli Unia Europejska będzie miała dalej takie działania i nie zmieni swojego podejścia i obrotu pieniężnego, może w przyszłym roku albo za 2 lata ogłosić bankructwo i może dojść do naruszenia naszych granic. I zastanawiam się, jakie jest podejście pana proeuropejskie czy antyeuropejskie. Proszę pana, ja, moje podejście nie jest takie ważne jako osoby fizycznej, ale programowo, no to bardziej, wie pan,
Nam wmówiono, że Polska przeszła kwestię kryzysu gospodarczego z suchą nogą. No, fakt faktem, niby tak. Tylko co będzie, jak w 17 roku zapłacimy pierwszą składkę, a w 19 kolejną część składki członkowskiej. Wtedy dopiero zobaczymy, czy nasza polska gospodarka przeszła suchą nogą. Tam tak się nogi wysuszą, że 100 nodze to chyba dwie tylko zostaną. Także to taka pierwszy tytułem wstępu. Natomiast ja nie jestem euroentuzjastą. Sam fakt, że udało się społeczeństwu wmówić, że dzisiaj wejście w Unię Monetarną byłoby dla nas szalenie bezpieczne, niekorzystne, no to pokazuje, jak bardzo Unii zależy na ukradzeniu nas, Polaków. Dlaczego? No proszę Państwa, jeśli uwierzyliście kiedykolwiek w to, że wprowadzenie euro do Polski by położyło naszą gospodarkę, no to no, głupszego wniosku nie można było wyprowadzić. No weźcie sobie, kochani, prześledźcie w skali miesiąca, nie roku, sami. Macie, jak najlepszy kantor w Polsce to jest jakiś Intraco w Warszawie, tam jest tabela z tego roku. Zobaczcie, ile razy w miesiącu gra się na polskiej złotówce. To jest 3 do 4 razy po 5 do 7%. Gdzie te pieniądze wychodzą? Jak one są wyprowadzane z Polski? To nie żadna demagogia. Jest powołany Departament Nadzoru w NBP, który patrzy, ile polski przedsiębiorca w danym okresie musi zapłacić w systemie bankowym dewiz. I jak zbierze się konkretna kwota 200-300 miliardów czy miliardów euro, no to euro szybuje na 4,27. Czekają, aż zapłaci przedsiębiorca czy inne instytucje za granicę. Później ten przedsiębiorca zwrotnie dostaje towar, jeszcze cło, tudzież akcyzę trzeba naliczyć i podatek VAT. No to euro jeszcze 2 tygodnie się trzyma wysoko. Jak już ten towar do nas przyjdzie, euro leci na 4,07, no bo ten towar w Polsce trzeba sprzedać. I to jest ta sinusoida. No, jak sobie prześledzicie, proszę Państwa, miesiąc notowań, to jesteście w stanie spokojnie, bez żadnego ryzyka, 5% w miesiącu sobie zarabiać. Wystarczy trochę pieniędzy odłożyć. Bo i to jest kwestia Unii Monetarnej. No, gdybyśmy weszli w te to owszem, no, byłoby czuć w społeczeństwie, szczególnie wśród ludzi biednych, jeszcze to obniżenie, ale nie byłoby już tej gry na złotówce. Państwo, nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jak wielkie Polska miała szczęście w tej tragedii, że tragedia smoleńska wydarzyła się w sobotę i że nie było złej woli w poniedziałek na rynkach światowych, żeby zagrać złotówką. Ale gdyby ta tragedia zdarzyła się w poniedziałek, to my byśmy dzisiaj taczkami wozili pieniądze, żeby bochenek chleba kupić. Wiecie o tym? Odrobina złej woli na rynkach finansowych i gdyby to się stało w tygodniu, to byśmy do dzisiaj się nie podnieśli. Dalej leżelibyśmy na 4, rozłożeni na łopatki. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Zbigniew Stonoga jest zagorzałym przeciwnikiem JOW-ów, a to dlatego, że obecna nasza słaba demokracja nie jest na to gotowa. To by było oddanie władzy na stałe dwóm opcjom politycznym. A czy Zbigniew Stonoga będzie wspierał, tak, Pawła Kukiza, czy? Nie będzie Zbigniew Stonoga współpracował. Też nie, dlatego że przy Pawle Kukizie jest facet, który pojawia się w ujawnionych materiałach śledztwa, tom 22, zdjęcie 137 i dalsze, obecna prawa ręka Pawła Kukiza, o której Marek Falenta zeznaje w Kancelarii Tajnej, więc Paweł, człowiek porządny, przyzwoity, ale dał się otoczyć byle kim i Zbigniew Stonoga nie będzie z nim współpracował. A szkoda. Jak panu program na przykład prezydenta Dudy, jak panu on odpowiada i czy pan z tym programem się zgadza?
Proszę pana. To jest bardzo ważne. Proszę pana, ja byłem jednym z tych ludzi, którzy wspierał pana prezydenta Dudę w kampanii wyborczej. Pan ma prawo tego nie wiedzieć, że wspierał pana prezydenta Komorowskiego, taki mój przyjaciel, Tomuś z telewizji, Karolak. Karolak, Bronek, to się uda. A ja sobie napisałem Jędrek, to się uda. Andrzej Duda. I wspierałem, mam też informację, ile z tego tytułu mniej więcej ludzi oddało swój głos na pana prezydenta Dudę. Ale wie pan, kiedy ujawniałem te akta afery podsłuchowej, to przez myśl mi nie przeszło, że jedyny, kto będzie mnie atakował, to nie będzie SLD, to nie będzie Platforma, tylko będą media Prawa i Sprawiedliwości, bo dziś atakuje mnie Dorota Kania, bo dziś atakuje Telewizja Republika, bo atakują mnie bracia Karnowscy z Tygodnika w sieci, etc. Więc ja tego nie rozumiem, ale mam na to odpowiedź. Długo o tym myślałem, czy warto to powiedzieć, bo to samo bagno jest. Czy Platforma, czy PiS, czy SLD, to samo bagno. Ono się układało w Magdalence, oni sobie robili okrągły stół, oni się klepali po plecach i dziś przychodzi taki ktoś znikąd i chce im wydrzeć koryto. A ja, proszę pana, bardzo chcę wydrzeć to koryto, bo jakbym się tak stonoga do władzy dorwał, to jedyne afery finansowe, jakie by w rządzie były, a byłyby na pewno, to nadużywanie środków publicznych na kupowanie kolejnych więźniarek do przewozu tych skurczybyków do więzień. Także nie jestem wrogiem Prawa i Sprawiedliwości, natomiast i absolutnie nie jestem wrogiem pana Andrzeja Dudy, ale to, co Prawo i Sprawiedliwość robi, to, co robią ich media zasilane, może to do pana trafi, media zasilane, finansowane. Telewizja Republika jest finansowana przez PiS. Jest finansowana. Bracia Karnowscy, ja to ustalam, to są ludzie, którzy wyprowadzają pieniądze do dziś ze skoków. Oni są żywo zintegrowani z Prawem i Sprawiedliwością. I to Prawo i Sprawiedliwość, gdyby było partią uczciwą, poważną, to chociażby takie votum separatum w tej sprawie by ogłosiło. No ale Jarek chodzi, takie wygięty, i się cieszy, nie? I się cieszy, no bo jakiegoś stonogę można gdzieś tam delikatnie prześladować. Nie pozwolę na to, a jeśli PiS tych oszołomów nie odstawi od siebie, to tych wyborów najbliższych nie wygra i stonoga się do tego przyczyni. Proszę bardzo. Proszę. Tak, proszę pana, zupełnie prosto, mamy www.krs.gov.pl i tak tego typu portal, proszę, promujemy jakąś tam taką czynną rzecz, za którą dziś w wyborczej płacimy, kupujemy ogłoszenie. Mamy z dnia na dzień ogłoszenia, tak jak monitor rządowy i ogłoszenia na własnej domenie sejm.gov.pl czy tam jakiś inny gov.pl. Po co płacić, po co wzmacniać te media? Przecież to w istocie jest prowadzone niezgodne z prawem i jest to korupcjogenne. A już nie mówię, jak wielki ma wpływ na ewentualną etykę dziennikarską. No zobaczcie, co Gazeta Wyborcza wyprawia. Tam nie chodzi o jakieś stonogę, nie? Ale w ogóle, co Der Jude Zeitung robi, nie? Proszę bardzo. Przecież wiadomo jest, że ten pan wszechmogący, o którym pan wspominał, na tylko telekomunikacji zrobił z 16 milionów, za które zakupił 800 ponad przy sprzedaży. Proszę bardzo o tym pomyśleć. Pan się podjął takiej licytacji? Proszę pana, niekoniecznie, bo to można głowę szybciej stracić niż się powie, ale widzicie państwo, no śmieją się, że tam ktoś nie ma wykształcenia czy coś, a to wystarczyło być barmanem w Hamburgu, nie? A dzisiaj biznesmen na cały glob, także nie, no z tym panem, wie pan, to jedyne, co mógłbym robić, to go na pasku prowadzać, no.
Bardzo proszę. Proszę bardzo. Bardzo trafne pytanie. Leonie, wiadomo, SFD i tak dalej, nie. A z kim koalicja? Proszę pani, o koalicjach to trudno i przedwcześnie mówić, ale pytanie trafione. Więc przede wszystkim z nami do Sejmu pójdą ludzie, którzy są tak w okolicach 35 lat. Dlaczego? Bo nie ma czasu już na weryfikację tych ludzi. A wziąć sobie jakąś ukrytą, czerwoną mordę, to strzał w kolano. Więc pójdą z nami ludzie młodzi. Lub ludzie starsi, o których jest publicznie, powszechnie wiadomo, że to człowiek, który nie jest ubabrany ani w żadną władzę, ani w żadną politykę. Ale słuszne pytanie pani zadaje. Co dalej? No, gdybyś wszedł 20, 50, 100, 200 posłów, to i tak nie masz większości parlamentarnej, to nie ma mowy o skutecznej pracy ustawodawczej, nie mówiąc już o zmianie ewentualnej konstytucji, gdzie potrzebne jest 2/3, prawda, większości, więc ja o tym nie myślałem, tylko ja myślę, że wie pani, wejście Stonogi do parlamentu, wiadomo, że ja posłem nie będę, bo jestem osobą karaną, 13 razy karaną. Ostatnio pijany jeździłem na rowerze i ukradłem Lexusa. I jeśli miałbym mówić o jakichś koalicjach, to tam w tych partiach, hipoteza robocza też, że PiS jest akurat w parlamencie w takim innym wymiarze, czy no to trzeba byłoby szukać takiej konstruktywnej współpracy, no ale do PiSu mi jest oczywiście tysiąc lat świetnych bliżej niż do jakichś czerwonych mord, tak? W tym PiSie jest multum przyzwoitych ludzi. No, w tym PiSie jest multum przyzwoitych ludzi, właśnie z PiSu powinni się pozbyć oszołomów, którzy niszczą. Państwo się śmiejecie, że 13 razy karane, to nie jest tak z tą moją karalnością. No, zanim mnie 118 razy prawomocnie uniewinniono, no to ja byłem włożony z tego więzienia do więzienia. Historię za mojej matki to chyba każdy z was zna, czy nie? Znacie? No matka mnie odwiedziła w więzieniu, rozebrali ją, umarła. I wchodziłem na te kolejne sale rozpraw. Jak widziałem, że jakiś sędzia jest ustawiony albo nie tak się zachowuje, to na początku zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego składałem wniosek o wyłączenie takiego sędziego, a gdy on się wyłączyć nie chciał, to wstawałem, mówiłem: panie sędzio, panu ktoś mówi, że pan jest pip, a później sam na siebie zawiadamiałem prokuraturę o znieważeniu sędziego, stawiano mi zarzut, sędzia musiał być wyłączony z mocy ustawy jako pokrzywdzony, a ja sobie proces dalej prowadziłem, tak? No i to 11 razy mnie za takie coś skazano. No co tam dzieciakom 1000 czy 2000 grzywny jakieś tam dać na dom dziecka, czy ociemniały? Nic takiego, nie? Jakbym wiedział tylko tyle, to bym to lepiej pocisnął. No i dwa skazania faktyczne. Jedno to jest to przestępstwo przeciwko dokumentom, czyli w 1999 roku miałem się posłużyć fałszywą fakturą. Skazanie w roku 2014, pół roku do siedzenia, to ta obrączka zdjęta, bo się sędzia jakiś przyzwoity znalazł. No i teraz ukradłem Lexusa, no, za 50 tysięcy. Faktycznie. 5 dych. Marzenie życia. Marzenie życia. Proszę państwa, iść z wyrokiem. Czy jest ktoś na sali, kto jest prawnikiem z wykształcenia? Iść z wyrokiem w pierwszej instancji uniewinniający, zmienionym w drugiej na skazujący, to czegoś takiego w Polsce nie było, bo to nie zgodne z procedurą. Jedyne, co sąd mógł zrobić, to uchylić to uniewinnienie i przekazać do ponownego rozpoznania, a nie zmienić na skazanie bez otwarcia przewodu sądowego, bez nowego postępowania dowodowego na podstawie tych samych dowodów, gdzie chwilę wcześniej ktoś uznał, że to nieprawda. No już nie będę wam tłumaczył, że to w ogóle ja z tym autem nie miałem nic wspólnego, pracownik w innym oddziale firmy. No ale Stonoga był prezesem, Stonoga winny. W ogóle fajnie, że ja mogę być takim dyżurnym przestępcą kraju. No bo robiłem wyniki. No jeśli to ma służyć Polsce, to dlaczego nie? Tylko że jak już zaczynają pisać, że jeżdżę pijany na rowerze po wsi, no to już nie powiem wam, że mnie nosi. No. Bardzo proszę. Mam do państwa takie pytanie. Teraz ja. Państwo uważacie, że to dobry pomysł, żeby przestać w tej przestrzeni publicznej kląć, tak? Być wulgarnym? Kto z państwa uważa, że dobrze się stało, że ja przestaję kląć?
w życiu publicznym. Wy jesteście, a kto uważa, że to źle, że przestałem kląć? Ale tak naprawdę ten cel został osiągnięty, bo ja pytałem znawcy sztuki, ile kosztowałoby takie zainteresowanie społeczne, gdybym chciał kupić to przy użyciu jakichś firm PR-owskich. Proszę Państwa, około 15 milionów złotych. Także już wystarczy tego przeklinania. Choć jak widzę tapetę, która mi tam krzyczy, taki dawa błońska, że stonoga to łosus, no to tam im powiedziałem, nie, że tego. Ona jak się schyla, to jej makijaż odpada. Nie? Także to mniej więcej tak. Najbardziej boli ta agentura, to pomawianie o agenturę, o jakieś takie rzeczy, no bo zobaczcie, no w przestrzeni publicznej jest bardzo dużo tych zarzutów, ale choć jeden był taki, że Stonoga w latach takich a takich współpracował, nie wiem, z generałem takim, czy pułkownikiem takim, chociażby jeden był jakiś konkret w tym wszystkim. Zobaczcie, ile kasy jest wydawane na czarny PR, żeby to się na pierwszych stronach gazet pojawiało, ale nic z tego nie wynika. Ale dla człowieka, który nie ma czasu o tym myśleć, bo ma swoje problemy, bo musi prowidenta jutro kolejną ratę zapłacić, to jest wystarczające, żeby na tego stronę nie pójść i nie zagłosować. Ja też mam nadzieję, szanowny panie, że pan Jędrek Duda mnie ułaskawi, bo na to się ze mną umówił. A jak się umówił i tego nie zrobi, to PiS będzie miał bardzo słabe wyniki w najbliższych wyborach. Już ja tam coś zawsze mam. Proszę. Jeśli jest wobec odszedł studenta logistyki z Radomia, to ma szansę działać na przykład właśnie w Radomiu, czy ma szansę na przykład sprzątać w partii? Chodzi panu o działanie w partii? Ale my was chcemy na listy. Ze mną nie będzie na listach żadnej znanej buźki. To wy tu po to dzisiaj przyszliście, żeby mnie poznać i ja spośród was chcę wybrać ludzi, którzy czy poprosić was o współpracę i ty możesz zostać agentem WSI, i ty możesz zostać agentem WSI. Ja po to tu jestem, a nie przyjście przedstawić popleplać. To po to jesteśmy tutaj, tak? Chcemy wyłonić z was, chcemy was prosić o współpracę, chcemy was prosić, byście ludziom rozpowiadali o tym wszystkim, byście ich uświadamiali i z waszej grupy, wszystkich, którzy tu jesteście, to chcemy, żeby to tworzyć i każdy ma szansę i tu wie pan, nie będzie u nas jakichś tam weksli, nie weksli. Myśmy, ja to rozwiązałem w inny sposób. Każda osoba, która będzie chciała z naszych list startować do parlamentu, będzie musiała podpisać oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 250 tysięcy złotych, czyli poddać się rygorowi artykułu 777 KPC w sytuacji, jeśli wejdzie z nami do parlamentu i opuści klub parlamentarny. No bo po co kogoś promować, wydawać na to moje pieniądze, nasze pieniądze, bo za chwilę będziecie jakieś te składki tam pewnie wpłacali, ale żeby odeszło, tak? To chcę zachować to na początku, musi być partia, która będzie bardzo jasno formułowała te wszystkie warunki formalno-prawne. Nie ma jakichś weksli, wie pan, afer później. Jest w statucie napisane. Chcesz wchodzić, to nie musisz mieć pieniędzy, ale musisz podpisać siódemki, bo jak nas zdradzisz, to musisz mieć świadomość, że nadamy temu klauzulę wykonalności 250 tysięcy, po prostu zabierzemy z całego twojego majątku. Tak? Że taka egzekucja będzie możliwa. Więc to tym bardziej studenci, ludzie wykluczeni, to nie jest ważne. To ja jestem między nimi po to, żeby państwu uświadomić, że moim zdaniem tyle samo do powiedzenia ma człowiek, który biega ubrany w Tesco czy Biedronce, co ten, który ubiera się, nie wiem, gdzieś tam w jakichś drogich markowych sklepach. No właśnie oni nas tak podzielili, że my teraz uważamy się, jak dzisiaj obciach mieć wykształcenie zawodowe. Kto z was ma zawodowe wykształcenie? No i tak wysłać was teraz właśnie po tych średnich i wyższych, żebyście grantu naprawili. I to jest obciach w Polsce. To jest obciach w Polsce mieć zawodowe wykształcenie. To jest dramat, że nie ma tego podziału wśród młodzieży, że tego wykształcenia zawodowego nie ma, bo my dzisiaj nie mamy dobrych specjalistów, hydraulików, elektryków, elektroników, etc. No bo to obciach. No, oczywiście, że obciach. Jak nie jesteś synem SBK, obciach. Jak nie jesteś z jakiejś byle jakiej rodziny czerwonej, obciach. Nic podobnego. Oni wmówili, że rolnik to jest nikt, że człowiek gorzej wykształcony to jest nikt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Guzik, prawda. Źle się dzieje, że mamy w Polsce tylko magistrów albo licencjatów jakichś tam różnych nauk, bo nie ma kto tej Polski. My już w Polsce na nakrętek nie produkujemy. Bo się nie opłaci. Górnictwo, wmawianie ludziom, że górnictwo jest nierentowe. No, nierentowne. A wrzucić do bilansu górnictwa przychody Skarbu Państwa z VAT-u, cła i podatku akcyzowego wynikającego z importu węgla do Polski. Zobaczylibyście, jak bardzo nierentowne górnictwo. Naczynia połączone. Jest import, no to siada, tak? No ale po co siada? No siadło, kopaczowa pojechała gdzieś znowu ich tam w bambuko robi, hamów tam zawieźli z platformy, gdzie pociągami, nie? Dwa pociągi pojechały, to nie jest ściema. No żeby ich jakoś tam udobruchać, bo to jest duży potencjał wyborczy i tak dalej. No, ale w międzyczasie znowu jakiś jeden, drugi komór, jakieś kulczyki, stryki poprzejmują te kopalnie i nagle będą rentowne. Jak nie będą rentowne na wydobyciu, to będą rentowne na gumówce. Gumówka to jest taka piła tam do wycinania stali, bo na złom się opłaci nawet kopalnie fajnie pociąć, nie? Im się opłaci, ale polskiej gospodarce. I nad tym ostatnie 25 lat pracowano, żeby te technologie się nie rozwijały, żeby wszystko było stare, nierentowne, nieopłacalne, bo przecież jeden z drugim Żyd muszą zarobić w Polsce, bo po to Polska istnieje. Ja nie jestem antysemitą, ale czas najwyższy, żeby to publicznie zacząć mówić o tym bardzo czytelnie i przejrzyście, że powinien się znaleźć taki, który to żydostwo trochę pogoni z polskiego życia gospodarczego, nie z Polski, bo ono się za bardzo rozpanoszyło. I my Polacy to później lądujemy, nie tylko na zmywakach w Anglii, ale również w Anglii w wielu przedsiębiorstwach i firmach bardzo prężnie się rozwijających, bo ktoś musi się kształcić i część z nas jeszcze za pieniądze państwowe, druga część za rodziców, za prawicę, a dzisiaj pojechała i robi i rozwija gospodarkę, nie tylko gospodarkę poza granicami Polski. I czas z tym skończyć, żeby Żyd mi krzyczał w Polsce, że tam jeszcze sprawiać mich. To jest mi dziad, złodziej, który się nie rozliczył do dzisiaj. Za pieniądze, które dostał z Solidarności z Francji i z Watykanów do 89 roku. Niewiele, jakieś 300 milionów dolarów. To jaką mam legitymację moralną, ten śmieć do oceniania ludzi w Polsce, do kreowania ich karier albo ich kończenia. A poza tym wielki się podniósł alert, że sobie nagrywa albo ujawnia. A kto w Polsce pierwszy nagrywał? Kto Rywina nagrał? Się uczyłem, uczeń przewyższył mistrza. Proszę bardzo. Proszę. Przed Polską są dwa modele rozwoju. Jest ten XIX-wieczny model rozwoju, czyli w okresie, w którym Europa się rozwijała najprężniej, czyli zbudowany na klasycznych podstawach, których państwo zajmuje się bezpieczeństwem wewnętrznym, zewnętrznym i sądownictwem. I jest ten model socjalny, który Europa teraz zajmuje w okresie, w którym wymiera. Europa socjalna z dużą redystrybucją dóbr. Który z modeli pan chciał zbudować w Polsce, ten model, w którym się Europa rozwijała, czy ten, który umiera? I z jakimi partiami, środowiskami chciałby pan jeden z tych modeli budować? Przepraszam Państwa, dosyć ciepło się zrobiło, więc i w jednym i w drugim modelu jest to, co powinno nas w Polsce interesować, bo wie Pan, gdybyśmy chcieli tak prosto odejść od państwa socjalnego, to jest niemożliwe. Dlaczego? Bo krzyczymy, ja chcę dobrego szpitala, ja chcę drogi, ja chcę szkolnictwa, ja chcę, ale nie na zasadzie daj mi za darmo. No płacę podatki, to chcę to mieć, ale ten mikrofon fajny, no. To chcę to mieć, więc w istocie domagamy się państwa socjalnego, ale owa socjalność państwa wynika przede wszystkim z tego, że chcemy, aby państwo wywiązywało się z obowiązków wobec nas, obywateli, w sytuacji, kiedy to państwo oczekuje wywiązywania się z obowiązków obywateli do niego, tak? Więc płacimy, chcemy odzyskać, chcemy, aby państwo wypełniało zawartą z nami umowę cywilnoprawną, bo taka została zapisana. My płacimy podatki, i żądamy w zamian za to tego, na coście się z nami umówili. A w Polsce działa tylko ta jedna część umowy. Zapłać, a jak nie zapłacisz, to sami sobie zabierzemy. Proszę. Mam pytanie odnośnie tej stawki 15% VAT-u. Czy ona jest jakoś ustalona, prawda, w sposób programowy, czy to są raczej wymarzenia? I z czego to wynika także pytanie, ponieważ obecnie artykuły spożywcze, a artykuły pitalnicze, których termin spożycia nie przekracza 14 dni, są oprocentowane 5% VAT-em.
I czy, jeśli mam rozumieć, że będzie jedna stawka podatkowa 15%, to czy to oznacza tym biegiem logiki, że chleb zdrożeje, prawda? 10%. Czy to tak będzie wyglądało? Proszę pana, mówiąc najprościej, jak to możliwe, to co pan mówi jest trafione, nie jest schybione, ale musimy patrzeć na to w skali makro, a nie mikro. Bo co z tego, że pójdziemy i za chleb zapłacimy zamiast 4 zł 6 czy 6,50 w sytuacji, kiedy buty kupimy nie za 200, tylko za 155, prawda? A większość naszych produktów codziennego spożycia dziś objęte jest mimo wszystko stawką VAT 23, większość. Chleb, mimo że najistotniejszy w skali każdego dnia, ale nie jest on, nie stanowi większej, największej części naszego wydatku brutto w skali doby, prawda? Bo jednak mięso kupujemy, które jest dzisiaj, prawda? I podroby, wyroby i tak dalej. Więc w skali makro to prowadzi do oszczędności, do obniżenia jednak naszych wydatków. Bardzo proszę. Proszę pana. Mano pana, a poza tym nasze państwo nie jest dosyć liczne i w razie, bo moglibyśmy się czuć zagrożeni. Proszę pana, ja nie chciałbym wypaść na to, że pana zbywam, ale do pana nie trafił ten postulat dekomunizacji. Ta dekomunizacja ma zasadniczy wpływ na takie instytucje jak wojsko, straż pożarna, straż miejska, etc. W wojsku, w moim subiektywnym odczuciu, dzieje się dzisiaj najgorzej. A jednocześnie najmniej z tego wojska wychodzi w przestrzeń publiczną. No wczoraj żeśmy mieli w Krakowie spotkanie i przyszedł naprawdę poważny oficer Wojska Polskiego Zawodowego. I to, co ten człowiek opowiedział, no odradziłem mu. Mówię, nie stawaj przed kamerami, nie odchodź jeszcze z tego wojska. Spróbuj coś podziałać w środku. No ale to szkoda powtarzać, bo z całą pewnością by się państwo nie uwierzyli w to, że tak się w wojsku może dziać. Facet służy 12 lat w wojsku, tak. Więc tam jest najgorzej. A jeśli chodzi o nas, wie pan, no my nie mamy wojska. Jakie my mamy wojsko? Nie mamy wojska. Nie brałem na kanwie programu wyborczego, założeń programowych w ogóle tego nie rozważałem. Byłoby nie w porządku pana ukłamywać. Nie rozważaliśmy w ogóle tej kwestii, bo to, co proponujemy, ma istotny wpływ i trzeba o to ocenić, gdyby się udało wprowadzić w życie dopiero po czasie jakimś, co dalej i co dalej z pozostałymi reformami. Ale w Polsce są one niezbędne. Natomiast napisanie, program wyborczy, te założenia programowe jest o 15 punktów za długi, bo to powinno być jedne. Dekomunizacja. Nic więcej nie trzeba. Ale to biologia nie załatwi. Proszę pani, przez najbliższe dwa pokolenia nie, bo ja rozumiem, co pani chce powiedzieć, ale gdyby pani porozmawiała na przykład ze warszawskim środowiskiem prawniczym, które ma dziś na przykład 35 lat, gdyby pani porozmawiała dzisiaj z radcami prawnymi, adwokatami, prokuratorami, którzy mają 35 lat i których uczył na przykład towarzysz Tomaszewski, na przykład taki pan, to pani po trzech słowach tych ludzi w miejscu wypełniania ich obowiązków zawodowych wie, po kim oni są, kto ich tego prawa uczył. I ta kiła, ona się przenosi na pokolenia, a później z czasem, też o tym dzisiaj mówiłem, jest bardzo dużo ludzi młodych, którzy chcieliby to zmienić i jest dyskusja szemrana o tym, ale oni nie znajdują w sobie tej siły, by powstać, powiedzieć, spieprzać, my chcemy, nasza ekipa chce. Był wielki przewrót, na przykład ja o tym mówię, bo tam jest moje środowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, wie pani. No i rok temu był przewrót, dziekanem został taki chłopak Rybak, no ale już teraz minął rok i starzy wrócili, nie? I starzy wrócili, bo jak się poodcinało orze różne układy wynikające z odczepienia starych z ory, to ona zaczęła
pomalutku przysiadać. Nie było szkoleń, nie było tego owego, nie było podwyższeń składek członkowskich. I to są takie, wie pani, legalne, zgodne z prawem, później różnego typu wpływy na te środowiska, które tych komuny chcą się pozbyć. Ale jeśli zrobi to pół Polski, czy jedna trzecia Polski, jeśli zrobi się moda jak nie napalenie na wyrzucanie komunistów z życia publicznego, to jest szansa. Proszę mi wierzyć, jest szansa. To nie jest tak, że czas zrobi swoje. Trzeba temu w tych czasach, w których żyjemy, trzeba im trochę pomóc, naprawdę. Wobec tego uważam. Chciałby pan zmienić całkowicie mentalność Polaków, a to się nie da. Pan mówi 35 lat, ale on już 18-latka. 18-latek za 10 lat czy za ileś będzie uczył młodszego i to idzie dalej. Proszę pani, ale idąc z tym, proszę wybaczyć, tokiem rozumowania, to nie jesteśmy w stanie niczego zmienić. A to trzeba cokolwiek zrobić, żeby spróbować, żeby zobaczyć. Oczywiście, że jakiś stodonga, gdyby dziś miał rządzić Polską, to nie jest w stanie z dnia na dzień tego załatwić. Nawet wprowadzając prawo już takie. No bo załóżmy nawet, proszę pani, że się udało tak zwaną dekomunizację dzisiaj przeprowadzić. Hipoteza robocza. A to też nie jest tak, że jednego dnia won. Do tego cały pakiet ustaw wykonawczych, zacząć od szkolnictwa wyższego, od parlamentu i pomału w którąś stronę iść, z której strony schodzić. Nie tak, że jednego dnia wypad wszyscy z sądów, wypad z prokuratur, z policji. Na to się trzeba przygotować i przeprowadzić to z jakąś głową, tak? Ja jeszcze raz powiadam, nazywam się Stonoga, nie Macierewicz. Nie? Proszę bardzo. Proszę pana, my nie mamy w Polsce złego prawa, tylko my mamy ludzi w Polsce, którzy je dowolnie interpretują. Bo gdyby prawo stosować literalnie, no to ten zasadę, o której pan był łaskaw wspomnieć, czyli stosowania środków i kosztów sądowych, które są mimo wszystko kosztami stałymi, ale jeśli chodzi o kary grzywny i inne środki represyjno-wychowawcze, to sąd ma obowiązek dziś zwracać na to uwagę. No ale tej uwagi nie zwraca, bo przyjdzie pancio z dobrego domu, który klął na policjanta, dostanie grzywny 250 zł, a przyjdzie dzieciak, który gdzieś tam przechodził przez przejście dla pieszych. Mamy wyrok przy sobie? Tak? Bo mamy tutaj od chłopaczka młodego przejście dla pieszych, nie przyjął mandatu, poszedł do sądu. Ile zapłacił? Zgadnijcie. 3 koła, 3000 zł. 3000 zł. Nie? Proszę państwa, pięknie dziękuję za to spotkanie. Zapraszam was serdecznie do tej współpracy. Kończę spotkanie dlatego, że sorry, bo ja widzę, że się też już przydusiliście trochę. To jest gorąco, nie? Także zaraz będziemy sobie, bo będzie czas jeszcze porozmawiać o tym i o tamtym. Także dziękuję za to, żeście państwo przyszli. Ja was serdecznie zapraszam do współpracy. Nie ma ona żadnych wkładek, składek, sradek. Kto chce, może przyjść. Każdy z was, kto będzie spełniał to minimum, może z nami startować do Sejmu. Fajnie patrzeć i fajnie widzieć oczy przepełnione nadzieją. Dziękuję państwu.